Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu. W dniu, kiedy tak naprawdę nie zastanawiamy się tylko nad codziennością. W dniu, w którym nie gonimy za kolejnymi rzeczami, które wydają nam się bardzo ważne. To bardzo dobry dzień dziś, bardzo dobry dzień, aby zadać sobie takie fundamentalne pytania. O co chodzi w tym życiu? O co chodzi? Jaki jest cel naszego życia tutaj? I kiedy poszerzymy to wszystko jeszcze z pytaniem, co takiego wydarzyło się 2000 lat temu? Co takiego dokonało się tam na krzyżu Golgoty? Po co Jezus Chrystus przyszedł na ziemię? Po co On przyszedł? I co tam się wykonało? I jaki to wszystko ma związek z naszym życiem dzisiaj? Bo ten związek jest. Przyjaciele, Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg tak pokochał ludzi, że 2000 lat temu postanowił sam się wcielić i zejść na ziemię i wziąć na siebie winę i karę za twoje i moje bezbożne życie. Przyjaciele, największym grzechem ludzkości jest to, że ludzie są niezależni od Boga, że tak naprawdę Bóg nie zajmuje żadnego ważnego miejsca. I mówię wam z tej perspektywy, bo doskonale wiem, bo przez wiele lat to przeżywałem. Nazywam się Michał Korgo. Przez 30 kilka lat myślałem, że Bóg to jest taka postać z długą brodą, z siwymi włosami, która gdzieś siedzi i ogląda moje uczynki. A że wszyscy mówili, że jestem dobry, że jestem uczciwy, to on posadzi mnie kiedyś na kolanie i powie: Michałku, 90% uczynków miałeś dobrych, 10% tylko było złych, 10%. Bilans masz dodatni, idziesz do nieba. I ja tak sobie żyłem, myślałem, że to o to chodzi. Ale bardzo szybko, tak naprawdę szukając, tak jak większość ludzi, szukając szczęścia, szukając akceptacji, zobaczyłem, że coś tu nie działa, że coś jest z tym nie tak. Żyłem tak, jak nakazywał system tego świata, aby żyć. Przyjechałem do Warszawy, marzyłem o karierze, robiłem tą karierę, doszedłem do sporych pieniędzy w życiu. I kiedy wydawało mi się, że to nie tak, spotkałem ludzi, którzy głosili mi pełną Ewangelię. Powiedzieli mi, że tak naprawdę znaczenie ma tylko to, że 2000 lat temu Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty oddał za nas życie. Kochani, jedno z głównych poselstw, jakie Jezus wygłosił, chodząc tutaj w ciele po ziemi, to było to, że każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Nieważne, jakim życiem żyłeś do tej pory, czy twoje życie to było pasmo sukcesu, czy twoje życie to były porażki, czy przeżywasz teraz jakąś osobistą tragedię, będąc tutaj, na tym cmentarzu, czy radośnie kogoś wspominasz, nie ma znaczenia. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Któregoś dnia, jak Jezus jeszcze chodził w ciele po ziemi, przyszedł do Niego taki religijny człowiek, bardzo poważany w Izraelu. Wszyscy Go cenili, był taką ważną osobistością. Przyszedł i mówił: Mistrzu, o co chodzi? Bo widać, że coś się dzieje, o co chodzi? Skąd przyszedłeś? Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Ten człowiek, faryzeusz, spojrzał na niego i mówi: ale jak? Ja mam prawie 70 lat. Jak człowiek w tym wieku może powtórnie wejść do łona matki? Jezus powiedział: nie rozumiesz. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Kochani, nowe narodzenie nie jest na szóstkę. Nowe narodzenie nie jest dla wybranych. Dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, dzisiaj dla ciebie jest dzień zbawienia. Jeśli nie pojednałeś się z Jezusem,
jeśli Chrystus do tej pory nie był nikim szczególnym w twoim życiu, być może tak jak kiedyś w moim, raz jakiś czas poszedłem do kościoła, coś tam zmówiłem, coś tam zrobiłem, bo bałem się, żeby kiedyś mnie nie ukarał, ale tak naprawdę, i wiesz o czym mówię, bo żyjesz podobnie, tak naprawdę sam, zasiadłem na jego miejscu, byłem samosprawiedliwy, miałem swoje prawa, według których żyłem. Przyjaciele, dzisiaj, dla każdego z was, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, podejmujesz decyzję, czy one mają jakąś dla ciebie wartość, czy Jezus ma dla ciebie jakąś wartość. Przyjaciele, w tym kraju, zapewne każdy z was słyszał coś o Jezusie. Od małego słyszycie o Jezusie. Ale chcę ci powiedzieć, że nie ma znaczenia, czy słyszałeś coś o Jezusie. Znaczenie ma, kim On dla ciebie jest. Kim dla ciebie jest Jezus? Kim On dla ciebie jest? Jeszcze raz wam powtórzę, przez 30 parę lat mojego życia unikałem tego tematu, to był taki dziwny temat. Bałem się z jednej strony kary, ale z drugiej strony był nikim szczególnym. I kiedyś, kiedy usłyszałem, że są ludzie, którzy poznali Go osobiście, którzy doświadczają Go jako żyjącego, żyjącego Boga dzisiaj, zawołałem do Niego, powiedziałem: Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty jesteś realnym Bogiem panującym dzisiaj, to ja chcę Cię poznać, bo do tej pory ja co nieco słyszałem o Tobie, ale stanąłem i wiedziałem, że ja Go nie znam. Kiedy w szczerym akcie swojego serca stanąłem i zawołałem do Niego, bardzo szybko powstało we mnie absolutne przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wiedziałem, że potrzebuję Jezusa. Wiedziałem, że choć byłem dobry, przez wszystkich klepany po plecach, że jestem uczciwy, że jestem człowiekiem sukcesu, bo budowałem dużą firmę, byłem przedsiębiorcą, teoretycznie miałem wszystko, co ten świat daje, to wiedziałem, że jestem na prostej autostradzie do piekła, że jestem na prostej autostradzie, że potrzebuję Jezusa. Pamiętam tego dnia, zamknąłem się w łazience mojego domu i zawołałem do Niego: Jezus, przyjdź mnie uratuj, przyjdź mnie uratuj, bo nie chcę udawać każdego dnia. Nie chcę udawać przed żoną, nie chcę udawać przed rodziną, nie chcę udawać przed sąsiadami. Zawołałem do Niego. Wiecie, nigdy wcześniej nie miałem w ręku Biblii, bo kiedyś wydawało mi się, że Biblia jest dla słabych ludzi, a ja zawsze udawałem silnego. Ale tamtego dnia spotkałem się osobiście z Jezusem. Spotkałem się z Nim w duchu. To było 7 lat temu. Ja wtedy jeszcze nie rozumiałem, że narodziłem się na nowo. Ale tego dnia narodziłem się na nowo. I Duch Święty zamieszkał we mnie. Przyjaciele, 2000 lat temu na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana krzyżowa. Jezusa nie ma dzisiaj na krzyżu. On tam nie wisi. Jezus poszedł na krzyż, aby wziąć na siebie karę i winę za twoje bezbożne życie. Ale następnie zmartwychwstał. On prawdziwie zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał. Nie ma Go dzisiaj na krzyżu. Diabeł został pokonany. Śmierć została pokonana. Jeśli zadajesz sobie to pytanie dzisiaj, tego dnia, tego szczególnego dnia, nie wiesz, co będzie dalej, nie wiesz, co będzie kiedyś, nie spotkałeś Go i nie masz pewności zbawienia, uwierz w to, że 2000 lat temu jedną z rzeczy, która nastąpiła na krzyżu Golgoty, jednym z zakresów wymiany krzyżowej jest to, że Jezus wziął na siebie śmierć, wziął na siebie wszelką konsekwencję grzechu. Jeśli uwierzysz, tak jak powiada Pismo, jeśli uwierzysz, będziesz zbawiony. Przyjaciele, nowe narodzenie, nowe narodzenie to dwa bardzo ważne aspekty. Po pierwsze, jeśli uwierzysz dzisiaj w swoim sercu, że Jezus Chrystus to Bóg, jeśli w to uwierzysz i wezwiesz nad swoim życiem Jego imienia, ustanowisz Go Panem i Zbawicielem swojego życia, już dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Już dzisiaj. Wiecie dlaczego? Dlatego, że dzieło krzyża jest kompletne. Że krew Jezusa przelana na krzyżu zapewnia każdemu, kto uwierzy, zbawienie. Nie mają znaczenia twoje uczynki. Zbawienie jest z łaski za darmo. To jest Boży dar. Bóg tak ukochał świat, że zszedł na ziemię i wziął na siebie karę. Wziął na siebie karę. To jest dar od Niego, miłosny dar. Ale ty decydujesz. On poszedł na krzyż dla każdego. Ale zostawił ci wolną wolę.
Tak jak przechodzisz dzisiaj i słyszysz te słowa, albo przejdziesz mimo i nie będą miały one dla ciebie wartości, albo odpowiesz w swoim sercu na życie, które płynie z tego poselstwa, na życie, które na krzyżu Golgoty zapewnił ci 2000 lat temu Jezus, żywy Bóg, stworzyciel nieba i ziemi. Wiecie, ludzie nie rozumieją, o co chodzi z Chrystusem. Jego uczniowie początkowo też nie rozumieli. Któregoś dnia przyszedł do niego jeden z jego uczniów, który widział masę, tysiące cudów. Mówi, kiedy pokażesz nam Ojca? Kiedy pokażesz nam Ojca? Jezus mówi, Filipie, tyle czasu ze mną chodzisz i mówisz, że Go nie widziałeś? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus jest Bogiem. Bóg jest Duchem. Jezus szedł w ciele. Szedł w ciele na ziemię, aby cię uratować. Poszedł na krzyż. Poszedł na krzyż z wyboru. To był doskonały plan zbawienia. On pokonał diabła. Pokonał go. Następnie zmartwychwstał, po tym jak poszedł na krzyż. I siedzi dzisiaj w niebie. Pytanie. Jaką wartość ma wymiana krzyżowa w twoim życiu? Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Dzisiaj sobie zadaj. Czy masz pewność zbawienia? Czy masz pewność, że kiedy skończy się to, co nazywa się dzisiaj, ty idziesz do nieba, a ja stoję ci tutaj oto i świadczę swoim życiem, że 7 lat temu spotkałem osobiście Chrystusa. Święty Boży Duch zamieszkał we mnie i od tego czasu mam pewność zbawienia, bo to jest dzieło krzyża. To jest właśnie Nowy Testament. To jest dziedzictwo ludzi. To jest dziedzictwo ludzi. Dostałeś to za darmo. Za darmo. Ale warunek jest jeden. Musisz w to uwierzyć. A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Wiara jest pewnością. Pewnością tego, czego nie widać. Musisz w to uwierzyć. W pewnym sensie. Boga sobie musisz wybrać na tym w tym życiu tutaj. Bóg jest jeden, ale ty decydujesz. Ty decydujesz. Ty decydujesz. Jeszcze raz wam powtórzę. Przez 30 kilka lat mojego życia tak naprawdę Jezus nie odgrywał żadnej istotnej roli w moim życiu, ale kiedy zawołałem do Niego, postanowiłem to sprawdzić, czy On jest realnym Bogiem, czy On żyje. Natychmiast wiedziałem, że Go potrzebuję. Natychmiast wiedziałem, że bez Jezusa jestem nikim. I kiedy uwierzyłem, że On jest Bogiem i ustanowiłem Go Panem i Zbawicielem mojego życia, spotkałem się z Nim, narodziłem się na nowo. Od tego dnia zwyciężam. Od tego dnia, będąc w Jezusie, będąc z Nim zjednoczony, niszczę te dzieła diabła. Przyjaciele, jesteśmy tutaj dla was. Jeśli chcecie porozmawiać, zapraszamy. Pamiętajcie, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, dzisiaj podejmujesz decyzję. Jezus powiedział, kładę przed tobą, przed każdym z was, życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Ty wybierasz, ty decydujesz. Wybierz życie, abyś żył. Amen.